Warszawa, koniec lipca 1993 rok. Cmentarz komunalny, dawny wojskowy. 50 lat temu został powołany przez kierownictwo dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej oddział do zadań specjalnych, znany pod nazwą Parasol. Kazimierz Balcerewicz, Jory. Wojciech Balcerski, Andrzej. Mieczysław Chmielewski, Góral. Tadeusz Chorążyk, Czarny. Kazimiera Chuchla, Kaja. Adam Dąbrowski, Szyszka. Kazimierz Staniszewski, Turski. Zbigniew Starnowski, Tomek. Bogdan Spiczyński, Bachdank. Zygmunt Szczepaniak, Borski. Witold Szczepański, Witek. Irena Święcka, Irka, Krzysztof Kamil Baczyński, Krzyś, Zenon Bednarski, Mikro, Henryk Brzostowski, Szczapa, Zbigniew Haraszewski, Tobruk. Cześć ich pamięci. Dojechaliśmy do Ignalina. Prosto ze stacji udajemy się do strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza, gdzie zostajemy przyjęci przez dowódcę kompanii z rozczulającą uprzejmością. Obóz nasz rozłożyliśmy nad jeziorem Baltis. Jezioro to niewielkie, lecz bardzo głębokie. Miało w sobie coś ponurego. Wody jego były jakieś martwe i tajemnicze. Namioty zostały rozbite w samym lesie, także cały obóz miał charakter puszczański. Tak pisze w pamiętniku obozowym, cudem ocalałym z zawieruchy wojennej, jeden z harcerzy 6. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Zdjęcia zwyczajnego harcerskiego lata. Uśmiechnięte twarze harcerzy i harcerek. Wkrótce wielu z nich miało trafić do szarych szeregów, a później walczyć w batalionie Zośka i Parasol. Wśród wspomnień dotyczących harcerstwa, to oprócz tego wzruszającego momentu, w którym dowiedziałam się, że mam pozwolenie, zgodę wychowawczyni na należenie do drużyny harcerskiej, były jeszcze takie momenty, jak gdyby stopnie do uzyskania krzyża harcerskiego. Nie od razu krzyż harcerski, bowiem wówczas się otrzymywało najpierw pozwolenie na noszenie takiej sukienki harcerskiej. Później była chusta drużyny zakładana na tę sukienkę, następnie wręczana lilijka i dopiero następował moment dopuszczenia do przyrzeczenia. Dziwnym trafem zachowało się zdjęcie z tej uroczystości. Ponieważ w mojej szkole nie było drużyny harcerskiej, wobec tego poszłam do najbliższej szkoły, a była to szkoła powszechna, dzisiaj by się mówiło podstawowa, tak zwana tramwajarska, i w Parasolu spotkałam się z dziewczętami z tej właśnie drużyny, które zupełnie innymi drogami doszły również do Parasola. Coś nas widocznie w tym kierunku pchało. Harcerki i harcerze z Warszawy modlą się. Wracamy z kościoła do obozu. Na rynku w Ignalinie. W drodze. Zaświadczam, że zastęp Sumów przechodził przez folwark Grunwald w dniu 13 lipca i wyruszył w drogę do Kołtynian. Szczęśliwej drogi miłym rodakom z Warszawy, Irena Samborska, emerytowana kierowniczka szkoły. Nadszedł tragiczny rok 1939. Ja już byłam po maturze. Wakacje oczywiście harcerskie, więc byłam na obozie instruktorskich nad jeziorami augustowskimi. To był obóz, który dawał stopnie harcerskie. Trzeciego dnia wojny zostałem wezwany do Czerwonego Krzyża jako harcerz, ponieważ miałem skończone wszystkie kursy, wszystkie trzy sprawności samarytańskie, tak zwane, wszystkie trzy krzyże, wezwano mnie, miałem 15 lat temu.
Dostałem od doktora walizeczkę, przedtem się spytał, czy wiem, co w tej walizeczce jest i gdzie leży poszczególne rzeczy. Znałem te rzeczy z kursów. I dał mi 4 noszowych, 2 pary noszy i karetkę pogotowia. I powiedział, jedź na Grochów, tam są zawalone domy. I to była moja pierwsza taka spotkanie właśnie z wojną, powiedzmy. Rzeczywiście wyciągaliśmy, czołgając się tam spod gruzów, to przez piwnice, różne ciała. I ja w bramie miałem ocenić, one żyją czy nie. Zostałem zmobilizowany, ponieważ ja chodziłem do PW jako już przysposobienie wojskowe tak zwane. I zostało nasze zgrupowanie zostało zmobilizowane na Konwiktorskiej, skąd wyruszyliśmy na wschód i dotarliśmy aż do Kowla. 6 września wraz z innymi młodymi ludźmi wyemigrowałem poza Warszawę na apel pułkownika Omniasowskiego, żeby tam na wschodzie się gromadzić, prawda, wstępować do jakichś tam oddziałów, no i ewentualnie w przyszłości właśnie we wrześniu walczyć z Niemcami. Dostałam przydział do ewakuacji ludności cywilnej, czyli matek i dzieci poza Warszawę, dawniej zwaną EKD, elektryczną kolejką dojazdową, obecnie WKD. Tamtąd przewoziłyśmy matki i dzieci za Szczęśliwice, za lotnisko. Powstały pierwsze grupy ludzi, którzy podjęli decyzję o pomocy dla żołnierzy leżących w szpitalu maltańskim i szpitalu ujazdowskim. Kapitulacja. Nie było już nalotu, wróciliśmy do domu. Nasze mieszkanie było no tylko szyby i tak dalej, ale nie zbombardowane. Smutek straszny. Ja pamiętam, że mój ojciec płakał. Ślubuję na twoje ręce pełnić służbę w szarych szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia. 27 września 1939 roku, jeszcze przed kapitulacją, Związek Harcerstwa Polskiego wszedł do konspiracji pod kryptonimem Szare Szeregi. Od 1941 roku harcerze wykonywali akcje małego sabotażu w ramach organizacji Wawer. Akcje małego sabotażu były wykonywane raz na tydzień. Raz na tydzień dostawaliśmy hasło bądź do pisania na ulicy, bądź do rozwieszania plakietek, które dostawaliśmy, gazowania kin, w których Niemcy wyświetlali propagandowe swoje idee. Pierwszą akcję, którą robiłam z Mirskim i z Góralem, no to była jeszcze dziecinnie prosta. To znaczy, myśmy rozrzucili ulotki z balkonu, po czym ja udałam zemdlenie, a chłopcy mnie wyprowadzili. Później było znacznie gorzej. Właściwie ostatnią akcję, jaką robiłem, to było w Kinie na Złotej, Palladium zdaje się to było, gdzie właściwie byłem złapany i prowadzony do dyrektora. Był oficer tam niemiecki, którego mnie momentalnie przedstawiono z wykręconymi rękami oczywiście do tyłu. No więc jak on się mnie pytał, to ja musiałem zwolnić trochę. Jak mnie zwolnili, nawet całą siłą uderzyłem tego oficera i wpadłem w tłum, który już wtedy zrozumiał, że ja nie jestem złodziejem, jak najpierw mówili, się rozstąpił przede mną. Jednym z takich bardziej ciekawych i takich akcji to było zrywanie flag na ulicach. W białym dniu zrywaliśmy flagi hitlerowskie, które były wieszane z okazji świąt. Specjalizowała się w zrywaniu flag Danka Kaczyńska. To jej była specjalność. Miałem przyjemność zrobić największy pewnie napis w Warszawie. Polska żyje, walczy, zwycięży na płocie z tyłu za pomnikiem Sapera. On tam wtedy był, na rogu filtrowej. Tam był olbrzymi taki płot i to były litery wielkiej wysokości, pewnie jakieś 30-40 centymetrów. Akcje małego sabotażu nie były bezpieczne, to nie była zabawa. To jest kilkadziesiąt
ofiar tych akcji, ludzi złapanych na robocie, żargon taki, tak się mówiło, przy rozklejaniu, przy rozrzucaniu ulotek. Za to się szło do obozu koncentracyjnego, z którego się nie wracało. Kolega któregoś dnia przyszedł do mnie, mówi: no Stasiu, czy mógłbyś, potrafiłbyś zabić Niemca? Ja mówię: myślę, że tak. No bo wiesz, chciałem cię wciągnąć do organizacji, a to będzie harcerska organizacja. Ja mówię: wszystko jedno, byle walczyć. I on mnie wciągnął do chówca po Wiśle. Przysięgę ode mnie odebrał dowódca chówca Janek Kubacki. W listopadzie 1942 roku najstarsi harcerze utworzyli oddział dywersyjny o nazwie Grupy Szturmowe, w skrócie GS-y. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęli szkolenie w szkole podchorążych zwanej Agricola. Już wtedy odbywali ćwiczenia praktyczne. Na początku 1943 roku GS-y przeprowadziły pierwsze akcje z bronią w ręku. Była akcja międzypogorzelna a śródborowym wysadzenia pociągu, odbicia więźniów w Celestynowie, akcja pod Czarnocinem. I te wszystkie akcje wykonywały grupy szturmowe, których dowódcą od strony harcerstwa warszawskich grup szturmowych był Tadeusz Zawadzki, pseudonim Zośka, a ze strony wojskowości, jak to się mówi, bo GS-y to były oddziały wojskowe w zasadzie, prawda? To by dowodził tym porucznik Jerzy Ryszard Białus. Akcja pod Arsenałem, dowodzona przez Tadeusza Zawadzkiego, pseudonim Zośka, miała już inny, odmienny od zadań dywersyjnych charakter. Nosiła ona większość cech akcji bojowych, z których wkrótce miał zasłynąć parasol. Pierwsza akcja bojowa to jest akcja pod Arsenałem. Odbicie Rudego to był mój przełożony bezpośredni. Bo najpierw rzucił Anoda butelkę, później rzucił drugi kolega Staszek bodajże. No i ponieważ te butelki nie zdołały zatrzymać samochodu i samochód toczył się dalej i chciał skręcić w ulicę Tłomackie w kierunku getta, więc wtedy z tego mniej więcej rogu ruszył w kierunku samochodu Bolec, jako trzeci z sekcji, i bardzo celnie rzucił butelką zapalającą więźniarkę w ten sposób, że stłukł szybę samochodu, ta butelka zapalająca wpadła do kabiny kierowców i zaczęli oni się palić. Były jeszcze dwie akcje, jedno to tych dwóch, którzy oprawców Rudego, to jest jeden Schulz, a drugi Lange, obydwaj zostali zastrzeleni. Ja byłem dowódcą akcji na Langego na placu Trzech Krzyży. Rozpoznania robił w obydwu wypadkach Zygmunt Kaczyński, Wesołek, który był naszą wtyczką gestapo, tę styczką. Więc on mi zaproponował, żebym przedstawił panu Langemu. Więc oczywiście to było świetne. I szedłem z Wesołym ulicą Wiejską i nadchodził pan Lange z jakimś towarzyszem swoim w mundurach gestapo, w mundurach SS. No i Wesoły do niego tam coś zagadał, podszedł i rozmawiali. On się, Lange się na mnie patrzał i Zygmunt powiedział mi, kto ja jestem. I on i ja skłoniliśmy głowami, ale na odległości po prostu jakieś 5 metrów staliśmy od siebie. Nie. W razie dobrze się mu przyjrzałem, ale on też i mnie. No i później, zaraz parę dni później miała być ta akcja, gdzie musiałem dać słowo Wesołemu, że Lange nie przeżyje tej akcji, no bo on byłby skończony. Przed samym zaczęciem akcji, przed kinem było około 40 żołnierzy niemieckich, pewnie ze wschodniego wschodu, bo nie wiedzieli co robić. Mieli karabiny poustawiane, tak jak na biwaku, i tam sobie siedzieli, palili papierosy i tak. I tam się zatrzymał przed nimi nasz samochód. I teraz była kwestia, no, zaczynać czy nie, czy czekać na najlepsze powodzenie. I zdecydowałem się, że zaczynamy, wszystko jedno. No więc ten, co ubezpieczał, to był kierowca Jurek TK,
jedną salwę zrobił z tego, ze Stena. Wszyscy Niemcy się położyli płaskiem na ulicy. Ja w międzyczasie wyszedłem za rogu naprzeciwko pana Langego i spotkaliśmy się więc na pół ulicy, prawie że na rogu wiejskiej. I on mnie poznał w momencie, jak ja byłem na połowie drogi, powiedzmy, do niego. Zatrzymał się, odkręcił się do mnie, no i w tym momencie już miałem pistolet za narża i strzelałem do niego. 5 czerwca 1943 roku w kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży w trakcie ceremonii ślubnej gestapo aresztowało większość członków oddziału do zadań specjalnych OSA-KOSA. W kierownictwie dywersji powstała wówczas koncepcja utworzenia ściśle zakonspirowanego oddziału do walki z gestapo sformowanego z warszawskich grup szturmowych. O młodzieży z GS-ów dowódca KEDYW-u pułkownik Nil Emil Fildorf napisał: element inteligentny, bitny i ofiarny. Dyscyplina bardzo duża. Ludzie posiadają duże doświadczenie zdobyte w szeregu walk i można na nich liczyć w najcięższych momentach. Wyszkolenie wojskowe i zaprawa idą w parze z wychowaniem harcerskim i narodowym. Utworzenie oddziału powierzył kapitanowi Adamowi Borysowi, pseudonim pułk, dyrektor. Jego zastępcą został mianowany Jerzy Zborowski, Jeremi. 1 sierpnia 1943 został powołany oddział do zadań specjalnych AGAT, antygestapo w sile kompanii. W styczniu 1944 przemianowany na Pegas, przeciw gestapo. Na kilka miesięcy przed powstaniem warszawskim przyjął nazwę Parasol. Jeremi, powiedzmy, jako zastępca, wytypowany zastępca pługa, zaproponował pułkowi moją osobę na pełnienie funkcji intendenta kwatermistrza. No, czy ja to wyrażam zgodę? No, powiedziałem, że no nie bardzo, bo ja nie mam pojęcia, jak to się wszystko będzie prowadziło. On mówi, jak nie masz, to się dowiesz. W normalnym wojsku kwatermistrz robi prawidłowe zapotrzebowania i rozdziela je tam, gdzie należy. Natomiast tutaj musieliśmy to w większości sami zdobywać. A więc zakup broni. Teraz kwestia zakonspirowania tej broni. Jesienią 1943 roku zaproponowano objęcie stanowiska oficera oświatowego. Otóż kontynuacja ducha harcerskiego mówi o tym, że nie należy mówić tylko o strzelaniu i o wojnie, ale również młodzi ludzie powinni być przygotowani do życia w cywilu, czyli powojennego. Bo proszę sobie wyobrazić, że to jest bardzo trudny problem, dać młodemu człowiekowi pistolet do ręki. To jest krok do możliwości spaczenia charakteru takiego człowieka. Już właściwie w 43, może w 42, dziewczęta zaczęły szkolić się w wybranej specjalności. Wydawało mi się, że potrzebniejsza będę jako sanitariuszka. Nasz dowódca, Adam Borys, czyli pułk, postanowił stworzyć własny sanitariat. Kiedy pytał mnie się, z iloma dziewczętami mogę przyjść, powiedziałam, że z 30, bo tyle mniej więcej starszych dziewcząt miałam. Starszych, bo tak to było więcej. Uśmiechnął się, powiedział, nie wystarczy 5-6. Parasolu przydzielono mnie do Orkana, zastępcy dowódcy wówczas plutonu. Byłam jego łączniczką, zatem wykonywałam wszystkie zadania, jakie są przypisane łączniczce. Utrzymywałam kontakt między nim a dowództwem, po prostu rozpoznania. Łączniczka, której zadaniem było obserwowanie tego, na którego Polska podziemna wydała już wyrok. Pułk zorganizował oddział w stylu wojskowym, ale nie w takim stylu, jak to normalne wojsko, powiedzmy, jest zorganizowane, tylko polegające na tak zwanej samodyscyplinie. Dla młodych chłopaków, 15-16-17-letnich, to było nie do przyjęcia zupełnie, ale musieliśmy to przyjąć. Albo jesteśmy tu, albo nie. Dyscyplina żądał 100% podporządkowania się. Ponieważ był od nas starszy, więc miał szalony autorytet. Nazywaliśmy go dyrektorem. Bardzo surowy w stosunku do żołnierzy. U niego musi być wszystko, musiał być zapięty na ostatni guzik.
Zawsze dlatego też może parasol był tak skuteczny i tak udawały się nam akcje. Ogólnym celem parasola to było pokazanie i Polakom, i Niemcom, że nie ma takiego gestapowca i nie ma takiego miejsca w Polsce, na całym terytorium Polski, gdzie by armię Polski podziemnej ich nie dosięgła. Podczas 11 miesięcy konspiracyjnej działalności oddział wykonał kilkanaście wyroków wydanych przez kierownictwo walki podziemnej na szczególnie niebezpiecznych funkcjonariuszy niemieckiego aparatu terroru. Między innymi 7 września 1943 został zastrzelony Franz Bürkl, jeden z największych oprawców Pawiaka. Akcją dowodził Jeremi. 25 września 1943 zginął August Kretschmann, zastępca komendanta obozu koncentracyjnego przy ulicy Gęsiej. Akcję wykonali żołnierze 2 plutonu pod dowództwem Kopcia. 1 października został zlikwidowany Ernst Wefels, kierownik zmiany na kobiecym oddziale Pawiaka. Akcją dowodził Orkan, Kazimierz Kardaś z 2 plutonu. Następnym celem był Alfred Milke, wysoki funkcjonariusz SS. Akcja odbyła się 5 października 1943. Dowodził Przygoda, Tadeusz Wronowski z 3 plutonu. W rezultacie został zastrzelony kapitan Józef Lechner, zwierzchnik Milkego. 13 grudnia grupa dowodzona przez Orkana przeprowadziła udaną akcję przeciw Emilowi Braunowi. Był to urzędnik aparatu administracyjnego, odpowiedzialny za plan masowych wysiedleń mieszkańców Warszawy. Zginął także naczelny inżynier Friedrich Pabst. Najsłynniejszą akcję żołnierze Parasola przeprowadzili 1 lutego 1944 roku na Franza Kuczere, dowódcę SS i policji w dystrykcie warszawskim. Akcją dowodził Lot Bronisław Pietraszewicz, dowódca 1 plutonu. 26 kwietnia 1944 oddział wykonał ostatnią przed powstaniem udaną akcję. Tym razem planowano zlikwidować komendanta Policji Ochronnej, podpułkownika Wilhelma Rodewalda. Każda z tych akcji była planowana przez miesiące. Każda alternatywa była planowana i omawiana, co może być, co lepsze, a co nie. Myśmy mieli plany Warszawy powiększone. Obliczaliśmy każdą odległość od każdej latarni, każdego słupka, no bo to wszystko było ważne przy odskoku. Ja dawno już nie brałem udziału w akcji, więc poprosiłem, żebym mógł tą akcją dowodzić, bo właściwie muszę przyznać, że na dowódców plutonu to oszczędzano na akcję, w każdym razie nie wolno było brać, dowodzić każdą akcją, powiedzmy, więc tu mnie się z dyrektor zgodził. Akcja, jak każde inne, były rozpracowane przez nas wywiad, przez nasze łączniczki, naszego szefa wywiadu Rajskiego. Rajski był szefem wywiadu kierownictwa dywersji, KEDYW-u. Był to człowiek, który pracował w wywiadzie faktycznie jeszcze przed wojną. Zatem on wiedział, jak ma się zachować, jak się ubrać i swój wygląd zewnętrzny znakomicie wykorzystywał, czego nas także uczył. To był człowiek przy jakimś prochowcu, cyklistówce, z jakimiś papierami pozwijane, to takimi papierami pakowymi, jakby coś pakował jakimś pędzlem malarskim, nie zwracającym, buty pochlapane farbą. Wszystkie akcje, gdzie szło się z bronią, były akcjami dobrowolnymi. Nikt nie został zmuszany do tego. Znaczy dowódca mówił, jest taka rzecz do zrobienia i kto mógłby wchodzić w rachunek. Dowódca przedstawiał plan, opracował plan z zastępcą, przedstawiał plan później, plan tylko mógł być do zatwierdzenia, do dyrektora. Ja byłem zastępcą dowódcy i pierwszym wykonawcą, czyli ja miałem za zadanie zastrzelić Gressera. Drugim wykonawcą i dowódcą akcji był Mirski. On miał mi pomagać przy zastrzeleniu, jednocześnie dowodzić całością. Bolec miał w pierwszej fazie strzelać do samochodu Gressera, a w drugiej fazie ubezpieczać od strony ulicy Willowej. Było jeszcze 2 ludzi na ubezpieczeniu, był zdaje się Garbaty i Góral i był Pajączek na dole przy szlabanie. Dyrektor mógł tylko dać uwagę ewentualnie,
jakby sprostować, ale nie dawał nam rozkazu, prawda? Bo chodziło o co? Chodziło o to, prawda, że uczestnicy są tam i są odpowiedzialni życiem, prawda? Uzbroiliśmy się na ulicy Słonecznej w mieszkaniu naszego instruktora Szkoły Podchorążych Szprotki. Ja to miałem pistolet maszynowy, założyłem sobie na szyję starym zwyczajem. Miałem granat, miałem rewolwer Colt kaliber 11,4. I tak obładowani razem z Mirskim wyruszyliśmy ze Słonecznej schodkami ulicą Kujawską do góry i tam doszliśmy do ulicy Chosimskiej. Myśmy ze Zbyszkiem, czyli gąsiorem, weszli do sklepu spożywczego przy Skolimowskiej, właśnie na Chosimskiej, ruch Skolimowskiej, udając, że telefonujemy. Oczywiście kręciliśmy numer telefonu, który nigdy się nie odezwał, żeby przeczekać, żeby koleżanka nam dała znać, łączniczka, że należy wyjść na swoje stanowisko. Tam był bazar między placem Unimel a Chosimskiej, który doskonale można się było tam pomieszać z ludźmi. Po zaobserwowaniu przed bazarem, że on nadjeżdża, więc wydałem wtedy znaki, wszyscy zajęli swoje stanowiska. W pewnej chwili Maja daje nam znak, powtarzając znak Hanki, to znaczy, że Gresser rusza swoim samochodem w naszą stronę. My wtedy wyszliśmy z bramy, a ja odpiąłem swój płaszcz, pod którym miałem pistolet maszynowy. Stena i w odległości, to on się zbliżył na odległość około od nas 60 metrów, rozproszyliśmy ogień. Ja wyszedłem po prostu wtedy na środek ulicy z pistoletem maszynowym, klękłem i nie strzeliłem, bo pistolet nie wystrzelił. To był niemiecki Schmeisser, który uważałem, że był niezazinający się. Niestety nie strzelił. Nie wypał, a samochód wali na niego. Wtedy ja zwracam się, puszczam serię na samochód. Samochód jeszcze trochę ciągnie. No, wystrzeliśmy prawie cały magazynek, ale on mimo wszystko jechał jeszcze dalej, tylko że już kierowca był ciężko ranny, a tymczasem Kajtek wyjechał ze swoim samochodem na środek drogi. Kierowca Gressera mimo wszystko chciał jeszcze w prawo skręcić, żeby go wyprzedzić, może i nawet po chodniku, ale Kajtek znów skręcił w prawo i w związku z tym tylko było lekkie stuknięcie obu samochodów. Zacząłem szybko biec w kierunku samochodu Gressera, zaszedłem go od prawej strony, to znaczy musiałem przeskoczyć jezdnię. Tam otworzyłem drzwiczki, a tymczasem Gresser już celował we mnie swoim pistoletem maszynowym 7, kaliber 7, francuskim. Ja otworzyłem te drzwiczki, wromnąłem mu 4 strzały z takiego dużego rewolweru. Głowę zacząłem, no wiadomo było, że już jest po nim. Zacząłem szukać jego papierów w tych wewnętrznych kieszeniach, ale nie znalazłem żadnych papierów, więc zabrałem mu tylko pistolet maszynowy, ten, którym chciał mnie tutaj załatwić. Niestety ta akcja miała tylko jedno miejsce praktycznie odwrotu, znaczy w dół. Podjechaliśmy do Skolimowskiej, ruch Chocimskiej. Tam wsiedli Góral i Garbaty i pojechaliśmy ulicą spacerową. Dostaliśmy strzały z okien z ulicy Chocimskiej i przebili nam oponę. Jak już jechaliśmy, zjechaliśmy tam na dół, zobaczyliśmy samochód z lotnikami niemieckimi. Oni wiedzieli, że mamy broń, bo siedzieli spokojnie, myśmy ich bardzo wolno mijali. Przejeżdżaliśmy na odległość 20 metrów od tego samochodu. Oni nie drgnęli, dojechaliśmy właśnie jeszcze tam do tego szlabanu, już tam był pajączek, już nie mogliśmy go do tego samochodu wsiąść. Mierski mówi, uciekaj na własną rękę, bo nie ma drugiego samochodu. Bo faktycznie samochód drugi z kierowcą Otto nie przyjechał. Ale wtedy myśmy nie pojechali Belwederską, jak chcieliśmy z początku według planu. Tylko pojechaliśmy w następną ulicę, przecinając Belwederską, w następną ulicę do Stępińskiej. Stępińską ruszyliśmy, prawda, do Chełmskiej i tam Chełmską skręciliśmy w lewo. No akcja jak zawsze nigdy nie wychodzi tak, jak się planuje, stuprocentowo. No ale w każdym razie, jak się później okazało, to nie był... Zabiliśmy kogoś, kto był lepszy niż tego, którego chcieliśmy zabić.
Podczas odprawy, która odbyła się dwa dni później, dowódca oddziału pług poinformował żołnierzy, że został zastrzelony nie Wilhelm Rodewald, lecz pułkownik Erwin Gresser, dowódca 17. Pułku Policji. Na tydzień przed powstaniem miałyśmy przedziwne zadania. Nie tylko ja, nie tylko Dewajtis, ale w ogóle dziewczęta. Stałyśmy przy mostach warszawskich, wyznaczonych miejscach i obserwowałyśmy, jakie to jednostki niemieckie wycofują się. I miałyśmy mniej więcej określić liczbę ludzi, jaka broń, jakie samochody. 1 sierpnia nagle dzwonek, telefon, odbieram. I ktoś mi mówi, proszę zawiadomić, że sklepik otwieramy dziś o 17. Hasło powstania, radość wybuchła w całej rodzinie, mama, tata, szczęśliwi. Parasol bardzo szybko urósł, mniej więcej ostatni stan był mniej więcej 350, tak? A na wyjście do powstania był praktycznie 600 ludzi. Rozkaz do powstania przyszedł do mnie około godziny 11 1 sierpnia 1944 roku. No i tak mi się nawet trochę żart zrobiło, że ta konspiracja się kończy. Bo już tak się jakoś przyzwyczaiłem do tego, już tyle zrobiliśmy, tyle jeszcze mogliśmy zrobić, jeszcze mieliśmy tyle planów, jeszcze mieliśmy Sztama zastrzelić, Hana zastrzelić. 3 dnia powstania, kiedy złożyło się tak, że w domu starców na Karolkowej Żytniej nie mieliśmy z rana żadnych wysuniętych pozycji, moja kompania, to zarządziłem zbiórkę całej kompanii w domy starców. I w dwuszeregu po raz pierwszy zobaczyłem 160 osób, 3 plutony bojowe i 1 pluton kobiet. I po raz to było po raz pierwszy i po raz ostatni. Parasol otrzymał rozkaz koncentracji na Woli z zadaniem ochrony Komendy Głównej Armii Krajowej. Od pierwszych dni powstania rejon ten stał się miejscem najgorętszych walk. 6 sierpnia został ciężko ranny dowódca batalionu Adam Borys, pług. Po 8 dniach ciężkich walk Jeremi, Jerzy Zborowski, który przejął dowództwo, przeprowadził batalion na Stare Miasto. Parasol walczył tu do 31 sierpnia i ostatni wycofał się kanałami do Śródmieścia. Po dwudniowym odpoczynku został skierowany na Czerniaków, do obrony przyczółków. Do walki przystąpiło już jedynie 140 żołnierzy. 19 września, w sytuacji beznadziejnej, resztki oddziału, około 30 żołnierzy, dowodzonych przez Mirskiego, wycofały się na Mokotów. 27 września z Mokotowa, po 17 godzinach wędrówki kanałami, dotarły do Śródmieścia. 2 października skapitulowała Warszawa. W podręczniku szkolnym z 1952 roku Maria Turlejska napisała: Reakcja polska. Polskie klasy posiadające, obszarnicy i kapitaliści, którzy przez cały czas wojny przygotowywali się do objęcia władzy w Polsce dla restauracji reżimu przedwrześniowego w oparciu o pomoc interwencyjnych wojsk angloamerykańskich, odpowiedziała na powstanie PKWN wybuchem nienawiści klasowej, wzmożoną propagandą proimperialistyczną, mobilizacją swych sił. Wykorzystując ofiarny patriotyzm ludu warszawskiego, jego pragnienie walki ze znienawidzonym okupantem faszystowskim, uknuli plan zbrodniczej dywersji, plan powstania w Warszawie. W 1945 roku nastąpiły pierwsze aresztowania żołnierzy Armii Krajowej. Czytał Andrzej Krusiewicz. Autorzy dziękują za pomoc w realizacji filmu pracownikom Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy, Wojskowego Instytutu Historycznego oraz Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie.